Dzień dobry, dzisiaj kolejny wywiad będzie z, już wam mówię, z Emilią Ankiewicz, specjalistką wybiegu na 400 metrów przez płotki. Dzień dobry, witam serdecznie. Poczekajcie, czasem będę sobie tutaj sobie z Kubą czekoladę. Przepraszam na chwilę, ale mi spadło. No. Przynajmniej pokaż, co skubiesz. Pokazujemy. Tadam. Które sobie czasem poskubię. Ale my przechodzimy do wywiadu. Dobrze. Dobrze. Pierwsze pytanie. Czy była pani kiedyś na rybach? Pierwsze pytanie. Zawędziłem panią w kozi róg. Wcale, że nie. Mój tatuś. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Mój tatuś jest wędkarzem. Jest zapalonym wędkarzem, dlatego bardzo często bywałam na rybach. Mój też. Prawdopodobnie się znają z braniewskich łowisk. Bardzo często chodzę na ryby, jeżeli jestem w Braniewie i jest w miarę ciepło. Teraz mamy niestety temperatury poniżej nawet minus 15 stopni, także już nie chodzę, ale latem jak najbardziej lubię łowić ryby. Nie zawsze mi to wychodzi, ale lubię. Ja tylko raz byłem na rybach z tatą. Ale moja pierwsza ryba, chyba to była jakaś słodkowodna. Musiała. Ryba. I ta słodkowodna ryba, no, to była... Może płotka. No, ale to była moja pierwsza ryba. Dobrze, drugie pytanie. Ile lat pani biega przez płotki? Przez płotki biegam już... No 11 lat, z tym, że na początku więcej niż masz ty. Na początku była to bardziej zabawa niż bieganie, ale no, ale już trenowałam do tego dystansu, także 11 lat. Z takim przymrużeniem oka. Ja nawet tyle nie mam lat. Wiem, wiem. Kolosalna liczba. Czyli nawet gdybym biegł przez płotki przez całe moje życie? Tak. To tak było za krótko. No właśnie. O której stają sportowcy? O której stają sportowcy? Dobre pytanie. Ja jestem raczej tym śpiochem, ale z tego względu, że... Chcesz chusteczkę? Nie, nie trzeba. Z tego względu, że większość czasu spędzam na obozach, to... Jest to zazwyczaj godzina 7:15, jem śniadanie i idę na trening. Na pierwszy trening, później mam obiad, idę na drugi trening, dlatego jest to godzina 7:30 max. Ale jak przyjeżdżam do domu i mam trochę wolnego, tak jak teraz, to mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj wstałam o 10:00. Odbijam sobie w ten sposób. Tak, czyli są też dni wolne? Kilka w roku dosłownie. I wtedy jadę po bandzie, tak jak dzisiaj 10 rano. Ja chyba pomyślę tak, że nie chcę być sportowcem, to powiem. Nie chcę. I teraz pytanie, od którego miliard fanów, którzy się w pani zakochali, pękną im serca. Czy ma pani chłopaka? Nie. To nie pękną! To nie serca nie pękamy. Z czego miała pani najgorsze stopnie? Nie z WF-u, na pewno. Najgorsze stopnie miałam z fizyki. No niestety nie jest to moja mocna strona, a z WF-u też nie miałam dobrych stopni, bo często się obijałam, niestety. A ty? Jaki masz ulubiony przedmiot w szkole? Ulubiony przedmiot to angielski. Angielski. Będziesz szedł dalej w tym kierunku? Może. To może pewnego razu ktoś zrobi z tobą wywiad i ja z jakimś sławnym, nie wiem. Może będziesz jakimś sławnym. Może dziennikarzem. Dziennikarzem. Może. Albo youtuberem. O. Chciałbyś być youtuberem? Chciałbym być. Dobrze. Jakie jest pani najlepsze marzenie? Największe, a nie najlepsze. Największe, największe. Największe, największe, największe. Jedno z moich największych marzeń się spełniło, a było to marzenie, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie. A ja mam raczej drugie marzenie, takie bardzo przyziemne. Chciałabym być szczęśliwa, mieć zdrową, szczęśliwą rodzinę i mieć psa.
To jest moje marzenie. Ulubione słodycze? O Jezu, ja uwielbiam słodycze. Nie wiem. Ulubione słodycze to na pewno są kinderki. Kocham kinderki i kocham kinder czekoladę, kinder country, kinder bandy, wszystko co kinder... Kinder bueno? Wiadomo. Też. Wszystko co kinder uwielbiam, a poza tym uwielbiam wszystko co słodkie i jestem takim słodyczowym maniakiem, można by powiedzieć. Dlatego chyba nie ma słodycza, którego bym nie lubiła. Chyba, że są to cukierki lukracjowe. To wtedy to tak... Dobrze. Co pani robi, kiedy pani przegrywa? Bo musi się pani wziąć w garść i spróbować ponownie. I ponownie, dopóki pani nie wygra. Tak, ostatnio czytałam bardzo ładny wywiad z Kamilem Stochem i powiedział, że trzeba 10 razy wygrać, albo nawet 100 razy, przepraszam, wróć, trzeba 100 razy przegrać, żeby raz wygrać. I tak jest chyba w każdym sporcie, co robię. To zależy... Jak przegrywam? Jeżeli przegrywam z kimś, robiąc dobry czas i tak naprawdę poprawiając swoje błędy z wcześniejszych biegów, to jest to dla mnie dobra lekcja, jest to dobra lekcja motywująca. Gorzej, jeżeli przegrywam tak znacząco i robię błędy, których robić nie powinnam i jestem sama na siebie zła wtedy. Zdarza mi się oczywiście nawet popłakać się, jeżeli zrobię coś strasznie, strasznie złego w trakcie biegu i jest to tylko i wyłącznie moja wina, a nie wina pogody czy wiatru i zdarza mi się popłakać, ale staram się wyciągać z każdej porażki jakieś wnioski i jest to na pewno lekcja na przyszłość. Dobrze, dobrze, już za dużo usłyszałam. Ja jestem gadułą, uprzedzałam. Czy ma pani jakiś talizman na szczęście lub zaklęcie? I po drugie, pani nie mówiła, nie uprzedzała. Nie? Nie uprzedzałam. Myślałam, że uprzedzałam, jestem gadułą. Dobrze, to dziewiąte pytanie, to odpowiedź proszę. Talizman na szczęście lub zaklęcie? Tak. Co prawda jestem fanką Harry'ego Pottera, ale nie znam zaklęcia na szczęście. Talizmanu też nie mam, ale zawsze robię sobie znak krzyża przed biegiem. To jest taki mój talizman. Aha, a z Harrym Potterem to wiem. Uwielbiam Harry'ego Pottera. Wiem. Ale niedługo przejdziemy do podobnego tematu. Dobra. Niedługo. Nie teraz, niedługo. I teraz przechodzimy na to, co przed chwilą rozmawialiśmy, czyli co najlepszego pani zapamięta z olimpiady z Rio? Klimat. Klimat na igrzyskach jest nie do podrobienia na żadnej innej imprezie sportowej. Podoba mi się to, że wszyscy Polacy, czy to są sportowcy, dziennikarze, czy wolontariusze, jednoczą się i są jedną wielką rodziną. I to jest dla mnie coś, co zapamiętam do końca życia. Dobrze. Koniec tego pytania. A ile pompek umie pani zrobić? Nie mam pojęcia, niedużo. Na pewno pompki nie są moją mocną stroną. Może z pięć. Nie, żartuję, nie mam pojęcia. Dobrze. I teraz coś śmiesznego. Jak mówiłem o XD, to czy wie pani, co to jest DAB? Nie mam żadnego pojęcia. To jest po prostu takie coś. DAB! A, wiem, wszyscy to teraz robią. Trochę źle, bo głowa krzywo, jedna ręka tak, potem tak. O tak. Piona. Gdzie możemy panią spotkać na następnych zawodach? Kolejne zawody będą dopiero w maju, ale to jeszcze nie ustaliłam dokładnego grafiku z tego względu, że właśnie skończyłam sezon halowy. Na pewno będzie mnie można spotkać na Mistrzostwach Polski w Lublinie, które będą prawdopodobnie w lipcu i później oby, trzymamy kciuki, na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Dobrze. A ulubiony kolor? Ostatnie już pytanie. Nie wiem, czy mam takowy. Bardzo lubię biały, niebieski i czarny. A szary? Nie mam takiego ulubionego. I żartowałem. Teraz ostatnie pytanie, które wymyśliłem. No. Teraz. Czyli to nie był żart, czyli to było pytanie ostatnie. Tak, ale wymyśliłem. No. Teraz. Pani ulubiona książka. Nie zgadnę, Harry Potter. Nie, broń Boże, to nie jest Harry Potter. Oczywiście, że jest to Harry Potter. I mam jeszcze jedną ulubioną książkę. Jest to książka Władca Barcelony. Polecam. Aż się popłakałam przy niej. Ale nie pamiętam autora tak dla odmiany. Polecam. Emilia Ankiewicz.
Jak w reklamach. I teraz czas na pani pytania. Dwa. Tak, dwa pani pytania. To już dobrze. Będą ostatnie pytania. Dobrze. Nie zadam dlaczego dziennikarstwo, bo to już chciałam zapytać i to by było zbyt oklepane. Kim byś chciał zostać, jak dorośniesz? A, to już miliard osób mnie pytało. Trzy drogi. Jeden youtuber, drugi naukowiec, trzeci dziennikarz. Nie wiem, którą wybrać. Dobrze, a naukowiec, jaka dziedzina to by była? Matematyk na przykład, lekarz czy coś. Matematyk, lekarz, no? Dobrze. Wszystko wiem. I drugie pytanie? I drugie pytanie. Co umiesz zrobić do jedzenia? Płatki z mlekiem? Nie, to jest gotowy produkt. Nie, ja wlewam mleko. I wsypujesz płatki. Dwa gotowe produkty. Tak, ale ja jeszcze podgrzewam mleko. Proszę Państwa, oto nowy kandydat do MasterChef Junior. Tak jest. Na pewno umiem pomóc przygotować rybę. A co robisz wtedy? Na przykład posolę, nic więcej nie robię. To dobrze, jeszcze popiół przybędzie okej. Co jeszcze umiem zrobić? Kanapki. O, czyli jak znajdziemy się we dwójkę na bezludnej wyspie, to nie umrzemy z głodu. Nic więcej nie umiem zrobić. Ale z głodu nie umrzesz. Tak. Dobrze. No i koniec moich pytań. Podziękuję pani za wywiad, bo to już było ostatnie. Aha. Więc dziękuję. Dziękuję. Tylko żeby lepiej pani odłożyła, bo się wyleje. Spokojnie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. Naprawdę dla mnie. Ja się cieszę. Ja też. Podobał się pani wywiad? To był drugi najlepszy wywiad, na którym w życiu byłam. Ja się cieszę. Ja również. No dobrze, to żegnamy was, do widzenia i cześć. Cześć.